ruszają zapisy dzieci w wieku 12 do 15 lat na szczepienia na COVID-19. Raciborscy radni przyglądają się funkcjonowaniu spółki. Dzień dobry, jest poniedziałek 7 czerwca. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. W poniedziałek 7 czerwca młodzieży w wieku od 12 do 15 lat zostaną wystawione e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Młodzież w wieku od 12 do 15 lat będzie mogła się szczepić na takich samych zasadach jak wszyscy obywatele w ramach Narodowego Programu Szczepień, czyli w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Do tej pory w Polsce na szczepienia mogły zapisywać się osoby od 16 roku życia. Nastolatka na szczepienie można będzie zarejestrować przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień lub za pomocą SMS-a. Żeby zostać zakwalifikowany na szczepienie, trzeba wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz jest dla pracownika medycznego podstawą decyzji, czy osoba może być szczepiona tego dnia. Wypełnia go osoba szczepiona wraz z opiekunem prawnym, ten ostatni musi go podpisać. W czerwcu w szkołach będzie odbywać się akcja informacyjna na temat szczepień. Między 6 a 10 września zbierane będą formularze medyczne w szkołach. Szczepienia w szkołach mają odbyć się od 13 do 17 września. Jak czytamy na stronie resortu edukacji i nauki, szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych. Kondycja finansowa piłkarskiej Unii Racibórz pozostawia wiele do życzenia. Niestety miejska spółka notuje straty, a jej działania zostały poddane kontroli komisji rewizyjnej. Prezydent Raciborza Dariusz Polowy wciąż przekonuje, że decyzja o restrukturyzacji Unii Raciborz w spółkę miejską była dobrą decyzją. Wskazuje on, że dzięki temu zabiegowi funkcjonowanie klubu jest bardziej przejrzyste, a jego środki podlegają kontroli przez miasto. Jeżeli spojrzymy na piłkę nożną, to sytuacja wygląda tak. Mamy budżet miasta i pieniądze przechodzą na realizację zadań, z których korzystają dzieci, młodzież, seniorzy. I teraz mogą być te pieniądze przekazane przy pomocy stowarzyszenia albo w drugim rozwiązaniu przy pomocy spółki. Ale w obydwu wypadkach dokładnie zachodzi taki sam transfer finansowy. Sprawa spółki Unia budzi wciąż wiele emocji, a radni gorączkowo na każdej sesji próbują dowieść, że ten projekt jest nietrafiony i z góry skazują go na porażkę. Prezydent Polowy zwrócił także uwagę, że gdy klub był prowadzony jako stowarzyszenie, jego sytuacją finansową nikt się nie interesował, a pieniądze z budżetu miasta i tak były transferowane. To właśnie formuła spółki wręcz nakazuje sterylne prowadzenie finansów i raportowanie Radzie Nadzorczej i właścicielowi o aktualnej sytuacji. To, co obserwujemy teraz, czyli to, że radni widzą sytuację finansową spółki, to tylko potwierdza słuszność tej formuły. Prezydent swoją uwagę skupił także na nowym prezesie spółki Unii Raciborz, który według niego ma utrudnione zadanie. Ciężko jest pozyskać sponsorów w atmosferze ciągłego ataku i nagonki. Jest jeszcze jedna rzecz, którą radni zdaje się nie zauważać. Model funkcjonowania Unii opiera się aktualnie o pracę u podstaw, a taka praca to jest coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Nie jest ona spektakularna, natomiast wymaga dużego zaangażowania, szczególnie od trenerów, ale także i od rodziców i od zawodników. I ta właśnie praca u podstaw będzie miała bardzo duży wpływ na to, jakie efekty będą za kilka miesięcy, czy też za kilka lat. Kończąc swoją wypowiedź, prezydent zaapelował do radnych, by ocenę pracy prezesa Unii Raciborz wystawić na koniec tego roku.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.